Hej, 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 Luiska, z tej strony wasz muchomor Manoni i jestem ponownie w nietypowym materiale, bo na kanale miał już okazję pojawić się materiał z okazji rocznicy kanału i tak jak na rocznicy miałem okazję prosić, miałem okazję mieć pragnienie, by dosięgnąć pewnej liczby na kanale, tak oto ten filmik, moi drodzy, jest właśnie tym filmikiem. Gdyż, moi drodzy, na kanale mamy już 100 subskrybentów i z tej okazji robię właśnie ten króciutki prawdopodobnie filmik, bo po pierwsze lecę na czuja i boję się, że mniej będzie gadania właśnie, znaczy będzie właśnie takie gadanie od rzeczy, ale krótkie niż jakichś tam konkretów, więc nie spodziewajcie się ode mnie, że będę tutaj walił jakimiś konkretnymi rzeczami, datami na przykład odnośnie danej rzeczy i tak dalej, bo nie uważam tego za... Może nie uważam, bo jednak robię jakiś specjalny materiał i razem z Shen, naszą tutaj kanałową artystką, siedzieliśmy długo dosyć nad grafiką. Znaczy ona siedziała, ja ją dopingowałem, więc dziękuję ci bardzo za pomoc jeszcze raz. Możecie podziwiać śmiało jej graficzki i linki w opisie też macie. Link w opisie też macie do jej Instagrama, więc idźcie tam, jeśli bardzo wam się podoba. Bardzo ładnie to ogarnęła i między innymi mam okazję wam przedstawić grzybieczki. To są te właśnie takie czerwoniutkie stworki, które tutaj macie okazję widzieć na tej graficzce cudownej. To jesteście wy, moi drodzy. Bo zaczynacie się pojawiać powoli. Mój plan jest taki, że im dalej w las będziemy iść, tym więcej grzybiaczków sobie znajdziemy. Mam nadzieję, że będzie was jak najwięcej po prostu. Moi drodzy, jestem wam po prostu wdzięczny, bo minął mniej więcej rok i nawet nie ile dokładnie, aż sprawdzę, ale trochę 2 miesiące, coś koło tego, prawdopodobnie, bo teraz nagrywam ten materiał na zapas minimalnie, bo brakuje tylko jeszcze jednej subskrypcji. Aktualnie jak to nagrywam, to jest 99 subskrypcji, ale prawdopodobieństwo, że wbije jedna osoba, jest bardzo wysokie, a to dzięki Helltakerowi. No mianowicie odcinku trzecim z Exontakera, który niedawno wyszedł, bo no ten odcinek ma już ponad 300 wyświetleń i widziałem, jak sukcesywnie te wyświetlenia dochodziły co chwila, a subskrypcje się zaczęły sypać też bardzo szybciutko, więc czuję, że jeszcze może dojść coś. Może nawet się okaże, że dojdzie już do 101 na przykład, albo ten. Ale jak dojdzie do tej setki, to ja ten materiał już będę wam publikował. Mam nadzieję, że jakiś mniej więcej fajnej godzinie będę mógł wam go opublikować za dnia jakoś, żebyście mogli go łatwiej sobie przyswoić. Ale to się jeszcze zobaczy. Dziękuję po prostu, że jesteście ze mną. Dziękuję po prostu, że w jakiś sposób dajecie mi nadzieję, że coś się zaczyna ruszać i dziękuję za po prostu słowo wsparcia od wszystkich. Za pomoc, którą większość z was mi udziela, za to, że zauważam już, że coś się zaczyna w końcu dziać w komentarzach, co mnie niezwykle cieszy. Bardzo mnie cieszy fakt, że mogę z wami rozmawiać wtedy, mimo że czasami faktycznie jestem zajęty i trudno mi jest odpowiadać na przykład takie komentarze, mimo że takich komentarzy jest mało, ale zdarza się, a chcę odpowiadać wam jak najszybciej. To raduje mnie to, że po prostu coś się dzieje. I nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy to będę miał już tak tego wszystkiego dosyć, że nie będę wam nawet odpowiadał, bo nawet czytał. Nie, ale raczej nie będę tak chciał robić. Według mnie dobry youtuber to taki, który naprawdę zżywa się ze swoimi widzami, który słucha ich i ja chcę być taką osobą. Ja chcę być taką osobą, dlatego właśnie tworzę kalendarze, dlatego jest serwer Discord, na który was wszystkich zapraszam do grzybni, gdzie organizować będę co jakiś czas ankiety. Jak was kiedyś będzie więcej, to będę tych ankiet sypał jeszcze więcej, bo słucham was i wiem na pewno, że jest jedna osoba, która na przykład bardzo chce, żeby seria z FTL-a wróciła troszkę bardziej na kanał. Nie martw się, mój drogi, ta seria wróci troszkę. Nie w dużej ilości odcinków, tak jak inne, jak na razie, bo mam nagranych parę odcinków na zapas, żeby na pewno dostarczać te odcinki, ale nie będzie ich dużo w miesiącach. Niestety będziesz musiał poczekać, mój drugi, prawdopodobnie do czerwca na początku, bo tam gdzieś umieszczę FTL-a. Gdyż no, chcę wam pokazywać różne gry przede wszystkim.
Chcę mniej więcej robić tak, że na miesiąc będą dwie premiery nowych serii. I w miarę po prostu możliwości będę tam domykał inne. Wyrzucał te materiały. Sporą część, na przykład Transistor, powiem wam, że mam już zrobionego po prostu. Czeka mnie tam dodatkowa, powiedzmy, treść, ale to odcinki czekają po prostu. Nie ogląda się on aż tak dobrze, ale powiem wam, że nie macie się o co martwić, że seria nie zostanie zakończona. Bo no już tak troszkę jest. Poniekąd, bo jeszcze tam mam możliwości na inne materiały na przykład. Ale no chcę po prostu domykać serię. Nie chcę być tym typem youtubera, który to będzie wam pokazywał multum gier, których po prostu nie będzie w jakiś sposób kończył. Wiadomo, kiedyś im więcej gier wam będę pokazywał, to faktycznie będę coraz bardziej przytłoczony tymi. Już nawet troszkę tak czuję, że jest sporo tych gier i tak naprawdę jeśli chcę wam rzucać tymi wszystkimi grami, to trochę to jednak zejdzie, zanim te serie się pokończą. Ale chcę was po prostu zapewnić, że będę zawsze starał się zakończyć serię. Żebyście po prostu nie musieli się aż tak tym przejmować. Moi drodzy, troszkę właśnie już nie wiem co mówić, troszkę już nie wiem. Dlatego mówiłem, że może ten materiał być krótki, chociaż i tak 6 minut tutaj pierdzielę, aż mnie dziwi fakt. A, jest późno, jest dosyć późno, mi się szykuje kolejny wyjazd za chwilę, więc nagrywam to dlatego też troszkę na zapas. W sensie i tak na zapas nagrałbym, po prostu żeby mieć pewność, że dostaniecie ten materiał właśnie w dniu, kiedy mam tą setkę. Mam nadzieję, że to wbije lada dzień. Będę z tego bardzo szczęśliwy. Bo jest to taki pierwszy krok tak naprawdę. Jest to naprawdę mała liczba i nie mam tutaj dla was z tej okazji czegoś niesamowitego, jak na przykład, nie wiem, pokażę wam swoje ręce, albo na kanale zaczną się pojawiać materiały innego typu, albo coś innego i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to jeszcze według mnie aż taka wielka okazja. Jednakże no jest to ten taki pierwszy krok. Wiele osób mi pisało, że tak naprawdę jak się dobije do tej setki, to potem już zaczyna iść z górki. Ja mam nadzieję, że tak, moi drodzy, będzie. Jednakże mam też nadzieję, że się nie wykopertnę, bo jestem grzybem, ja nie mam nóżek. Chociaż tam Humano nie powstał na grzybni. Niezłe miał nóżki. Takie obłosione, fajne. Serdecznie was tam wszystkich zapraszam, bo im więcej nas tam będzie, tym lepiej. Tym więcej, jakby, tym większy, jakby, większą szansę będziecie mieli na swoją ulubioną serię. O, tak powiem, że się będzie pojawiać w danym miesiącu. Tym większa po prostu będzie zabawa tam, tym więcej się tam będzie działo, a potworzyłem naprawdę dużo kanałów, żeby każdemu z was dogodzić. Kanały z anime, kanały z grami. Kurde, na tym kanale, na serwerze poświęconym youtuberowi, który odgrywa gry, nie byłoby kanału o grach. Nie. O komiksach jeszcze chyba muszę dodać, teraz tak sobie pomyślałem, ale doszły na przykład niedawno RPG, bo Starki między innymi miał okazję poprosić nawet o to, bo się kolega mój wkręcił właśnie w robienie RPG-u, więc też powstały na przykład seriale, filmy, muzyka, nawet jest osobna kategoria dla zwierzaczków. Możecie tam śmiało wysyłać zdjęcia swoich zwierzaków. Im bardziej memiczne, tym bardziej będę to ceniał. No i kotki. Bo lubię kotki. Będę je też bardzo doceniał. Więc serdecznie was tam wszystkich zapraszam. I tradycyjnie chcę dziękować po prostu tym wszystkim osobom, które mnie wspierały. To mimo, że to już powiedziałem w parę minut temu i prawdopodobnie już będę się zapętlał w wielu rzeczach, to Szymoleon, dziękuję ci za to, że tak ogarniasz te boty i pomagasz mi kompletnemu nieogarowi, jeśli chodzi trochę o programowanie. Chociaż coś tam z programowania kiedyś miałem. Coś tam mniej więcej wiem, co mogę pousuwać, coś, co mogę ponaprawiać czasami, ale no kurczę, boty na Discordzie są jednak troszkę bardziej zaawansowane niż myślałem. Więc dziękuję ci, że mi pomagasz z tym wszystkim. Dareczku, również tobie dziękuję. Mimo, że jeszcze nie ruszyłeś żadnych innych tłumaczeń do tej pory, to widzę, że jesteś bardzo chętna do zrobienia tego i mam nadzieję, że pomożesz jeszcze na kanale tutaj mi doprowadzić jakiś odcinek do przetłumaczenia go. Dziękuję tobie też, Starki.
że jesteś dalej jeszcze przy mnie, że wspierasz mnie cały czas. Jest to naprawdę miłe uczucie. I dziękuję wam po prostu wszystkim, Shen. Już podziękowałem tobie na samym początku, ale jeszcze raz podziękuję, że robisz dla mnie te wszystkie grafiki. My jesteśmy już umówieni na kawkę i ciasteczko, więc... więc musisz wybrać, jakie ciastko ma być. Oby było dobre. Nie no, ty tam wybierzesz, bo ty tam masz dobry guścik do smaczków. Będzie dobre, na pewno. Dziękuję wam po prostu wszystkim. I naprawdę czuję, że to jest ten dobry krok. Już wejście trochę na wyższy poziom. Jeszcze trochę na pewno was będę potrzebował, więc... Moi drodzy, jeśli macie takie możliwości, to mówcie tam znajomym być może albo coś. Z chęcią poznam waszych znajomych, z chęcią po prostu zapoznam się z nowymi ludźmi. Bo mimo, że po prostu zaczynałem życie jako, można powiedzieć, taki introwertyk, to cieszę się, że zaczynam być takim właśnie ekstrawertykiem i możliwość otwarcia się na was jest dla mnie czymś naprawdę miłym i naprawdę nietypowym i bardzo fajnym. Tak więc chyba będę kończył, moi drodzy. Jedyne, co w sumie jeszcze mogę wam powiedzieć, to, że stracić takie coś, że materiał, który planuję na taką specjalniejszą okazję, kiedy będziemy mieli na przykład też więcej subskrypcji na przykład, to będzie po prostu prawdopodobnie zapoznanie z kanałem. Mniej więcej widzów, którzy będą przychodzili. I jeśli ktoś z was na przykład ma pomysł, w jaki sposób mógłbym to zrobić, jakie informacje mógłbym tam zawrzeć, albo nawet jakieś pytania na przykład do mnie macie, na które mógłbym tam odpowiedzieć, to dawajcie śmiało znać w komentarzach. I moi drodzy, dziękuję wam po prostu jeszcze raz za wszystko, za to, że dajecie mi tam nadzieję i tą radość, że po prostu jesteście. Jeśli ten materiał, w sumie nie wiem, czy promować ten materiał, bo zapraszać was do komentowania zapraszam oczywiście. To już powiedziałem przed chwilką, więc jeśli wam się w jakiś sposób to podobało, co mówiłem, to z chęcią usłyszę od was też na przykład gratulacje możecie mi składać, jeśli chcecie, że udało nam się dojść do tej setki. I jeśli coś się wam podobało, jeśli wam mój kanał się podoba, to wiecie, jak okazać wdzięczność po prostu i wiecie, jak pokazać mi, że zależy wam na tym, żebym się rozwijał. Moi drodzy, ja wracam pod kamień. Przydałoby się, żebym wrócił pod kamień, bo jest godzina 4:30. Boże święty, a najgorsze jest, że ja o tej godzinie następnego dnia to ja będę w podróży jeszcze. Masakra z pociągami jest. Ale mniejsza. Dziękuję wam jeszcze raz. Będę wam dziękował jeszcze wiele razy na pewno, więc się bójcie. Będziecie wpisywali to słówko do słownika, którego nie będziecie chcieli powtarzać, ani otwierać nawet. Ja wracam pod kamień, moi drodzy. I do zobaczenia w następnym materiale, być może w następnym filmiku, który obejrzycie. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!